Witam ponownie. Wielu ludzi pyta mnie o cel i sens życia. Pismo Święte udziela takiej odpowiedzi na te podstawowe, nurtujące nas pytania. Skąd przychodzimy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy? Bóg stworzył nas. Osobiście nie szukam krewnych w zoo. Nie wierzę, że życie powstało przypadkiem. Wierzę, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Bóg podzielił się z nami swoją miłością, swoją zdolnością do pokreacji. Z nikim innym nie podzielił się tą zdolnością, nawet z aniołami. Obdarzył nas władzą, autorytetem, ale przede wszystkim stworzył nas po to, abyśmy tworzyli społeczność. Bóg to istota społeczna. Chrześcijańskiego punktu widzenia Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty, święta rodzina. I Bóg poszerzył tę świętą rodzinę, stwarzając człowieka, Adama, Ewę. I naszym celem, naszym zadaniem jest poszerzać ten krąg świętej rodziny. Zostaliśmy stworzeni jako istoty społeczne. Potrzebujemy siebie. Potrzebujemy Boga. Jesteśmy stworzeni jakby z pustką na kształt Boga, i tylko Bóg może tę pustkę wypełnić. Dzisiaj wielu ludzi szuka sensu istnienia. Niektórzy ścigają się z czasem, inni wspinają się na wysokie góry. Ktoś jeszcze inny próbuje zaglądać, szukając szczęścia w kieliszku. Jeszcze inny próbuje z kobietą, kobieta z mężczyzną. Tak naprawdę każdy szuka Boga, czasem nie wiedząc o tym. I Bóg pragnie być poznany. Bóg chce na nowo stworzyć tę intymną społeczność, jaką miał na początku w ogrodzie Eden z Adamem i Ewą, z którymi rozmawiał twarzą w twarz. To grzech sprawił tę rozłąkę. Dzisiaj nadal możemy poznawać Boga. On objawia siebie poprzez przyrodę, ale najdoskonalszą formą poznania jest Pismo Święte. To jakby list Boga do człowieka, w którym czytamy wszystko o Bogu i wszystko o nas, ludziach. Wszystko właściwie rozpoczęło się i sprowadza się do relacji. Potrzebujemy siebie. Człowiek bez Boga nie wie właściwie, po co istnieje. Bóg ma plan dla każdego z nas. To nie było przypadkiem, że narodziłeś się. Bóg asystował przy Twoich narodzinach. On ma dla Ciebie plan. On zna Cię lepiej niż ktokolwiek inny i ma cel dla Ciebie. Życie wypełnione służbą. Tylko wtedy tak naprawdę możemy być szczęśliwi, jeśli realizujemy Boże plany w naszym życiu. Ale jak poznać te plany? To wymaga poznania Boga, współpracy z Duchem Świętym. W Księdze Ewangelii Jana czytamy w 17 rozdziale, wierszu 3: a to jest żywot wieczny, abyśmy poznali Boga. Więc żywot wieczny w poznaniu. Gdzie będziemy szukać Boga, jak nie w Piśmie Świętym? Czytamy w Księdze Jeremiasza proroka, że jeśli będziemy szukać Boga całym swoim sercem, na pewno Go znajdziemy. Poznanie Boga jest tym nadrzędnym celem. Ono jest ponad wszystkim. Kończymy szkoły, uniwersytety, nabywamy kwalifikacji, ale potrzebujemy przede wszystkim poznać naszego Stwórcę i Odkupiciela, który objawił się w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na tę ziemię, aby objawić, jaki jest Bóg. A Bóg jest miłością. On pragnie, abyśmy znów wrócili do tej społeczności świętej rodziny. Doskonale ilustruje tę naukę Jezusowa przypowieść o synu marnotrawnym, który odłączył się od społeczności świętej rodziny. On przyszedł do swego
starego ojca i oznajmił: mam już dosyć tych nudnych nabożeństw, tej całej religijności, tej hipokryzji. Chcę rozpocząć swoje życie. Ojcze, daj mi to, co mi się słusznie należy. Ja chcę odejść. Ojciec bardzo bolał nad tym, że jego ojciec chce go opuścić, ale pozwolił mu. Dał mu tę część. Musiał sprzedać rolę. Sąsiedzi dziwili się, pukali się w głowę. Co ty robisz? Marnotrawisz majątek? Twój syn pójdzie i roztrwoni go razem z prostytutkami. Ojciec pozwolił synowi odejść, ale powiedział: pamiętaj, ten dom jest zawsze otwarty dla ciebie. Będę na ciebie czekał. Syn nie odszedł, trzaskając drzwiami, a ojciec nie powiedział: jeśli odejdziesz, już twoja noga nigdy nie przekroczy tego progu. Dlatego, że ojciec kocha swoje stworzenie. I każdego dnia oczekiwał, stojąc w progu swego domu, kiedy nadejdzie syn. A syn wziął pieniądze i odszedł. Bawił się, cieszył, miał wielu przyjaciół. Dopóki miał pieniądze, był szczęśliwy. Ale kiedy pieniądze się skończyły, przyjaciele go opuścili, był głodny. Wtedy zatęsknił za domem, w którym było mu dobrze, w którym czuł miłość ojca. Wyjrzał w siebie i postanowił wrócić. Jego szaty były brudne, zniszczone. Szedł boso, poraniony, słaby. A ojciec czekał. Czekał cierpliwie. I gdy zobaczył go w oddali, przyjął go jak najlepszego gościa. Nie pytał o nic, nie krytykował. Objął go swoim ojcowskim ramieniem i ubrał najlepsze szaty, założył pierścień na palec, założył sandały, wydał ucztę i cieszył się, radował. Tak cieszy się Bóg z jednego grzesznika, który się nawrócił do rodziny. Ten syn wrócił, dlatego że jego ojciec pozostawił mu cenną wskazówkę, jak wrócić. On wrócił śladami miłości. Pan Jezus też przyszedł na tę ziemię, aby pokazać nam Ojca. Jezus powiedział: kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja i Ojciec to jedno. Mimo wszystko ci, do których przyszedł, odrzucili go, ale wielu poszło za nim. Ludzie umiłowali jego naukę i oczekują do dzisiaj jego powrotu. Ty możesz być jednym z tych, którzy oczekują na jego chwalebne przyjście. On obiecał, że zabierze nas do siebie. Powiedział: nie bójcie się, nie lękajcie się. Idę do Ojca, ale przyjdę znowu, aby was zabrać tam, dokąd idę. Te słowa nigdy się nie spełniły, ale całe niebo czeka spełnienia tej obietnicy, na nowo połączenia tej świętej rodziny. Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. On pragnie spotkać się z nami i zasiąść ponownie do stołu i cieszyć się, radować na uczcie baranka.